One, two, three, four! Everybody's talking about baggies and shaggies and draggies and faggies and raggies and taggies and misses and daddies and ism, ism, ism. All we are saying is give me the chance. Witam. Niektóre problemy w życiu gatunku Homo sapiens na tej planecie są banalne, proste, a niektóre trudne. Złożone. My zajmiemy się oczywiście tymi drugimi. Zapraszam. Warszawa. Od niedawna mieszka tu Patrycja Mikołajczyk. Kobieta przeprowadziła się do stolicy z powodu swojego partnera Sebastiana. Tu chcieli zacząć budować wspólne życie. Wszystko potoczyło się jednak inaczej. Bardzo cieszyłam się, że zamieszkamy w końcu z Sebastianem. Mieliśmy tyle wspólnych planów na przyszłość. No cóż, udało nam się tylko 2 tygodnie. Potem przełapałam go z inną w łóżku, w naszym nowym mieszkaniu. Oczywiście od razu z nim zerwałam. W dzień przeprowadzki Patrycja otrzymuje telefon od firmy zajmującej się przeprowadzkami. Nastąpiło przesunięcie terminów i mogą przyjechać 2 godziny wcześniej. Ponieważ fizjoterapeutka jest w pracy, prosi, żeby zwrócili się do właściciela mieszkania o pomoc i po prostu wnieśli meble do środka. Gdy kilka godzin później wraca do domu i wchodzi do swojego mieszkania, doznaje szoku. W środku są mieszkańcy, którzy rozpakowują jej rzeczy. Jakby to powiedział pewien były ukraiński komik, kraszcze maty susida, który nasz policja w twoich trusach, niż ta kocho, który skidaje bomby na likarni, bo z nioho żachły i fiutin. Wszystkie formalności zostały już załatwione. Patrycji udało się zapanować nad chaosem. Zachowanie sąsiadów wciąż wydaje jej się jednak dziwne. Gdy wypakowuje z samochodu ostatnie rzeczy, zaczepia ją nieznajoma. Przepraszam, że przeszkadzam. Pani tak, się tutaj wprowadza? Nie, do losowo wybranego domu wnoszę swoje rzeczy. I oceniasz takie zachowanie może tylko ten, kto nie żył na tej planecie przez ostatnie 3 lata. Tak? A czemu pani pyta? Też tu pani mieszka? Nie, ja, broń Boże, ja tutaj nie mieszkam. Życzę miłej zabawy z sąsiadami. Nie rozumiem, co ma pani na myśli? Że to jest szkolna 19. No i? A tu jest szkolna 17. Was cały, kurwa, będziesz, kurwa, a chcesz, kurwa, wylądować? Tak, to, kurwa, wyląduje. Jeśli zajebie, kurwa, zło, to wylądujesz, kurwa. Wylądujesz, żeby ja ciebie nie zajebał. Nasz niedoszły prezydent. O, idzie pan płóciennik. To jest jakieś głupie babsko, ona ma coś z głową, powinna się leczyć, a się nie leczy. Dobrze, prawda? Nie ma sprawy. O co, może pomogę pani trochę, dobrze? Bo tutaj jestem, o, wezmę, no, sobie, o. Dziękuję, nie trzeba było, ale tu wszyscy tacy pomocni. No bo my jesteśmy tutaj wspólnotą mieszkaniową, a? My tu wszyscy sobie nawzajem pomagamy, tacy jesteśmy. Coś czuję, że ten sąsiad to straszny skurwysyn. Następnego dnia starsza pani upiekła dla Patrycji ciasto. Patrycja nie jest przyzwyczajona do takich stosunków międzysąsiedzkich. Zaprasza jednak Elżbietę na kawę. A przepraszam, jak się pani nazywa? O, gdzież moje maniery. Nazywam się Elżbieta Nowicka. Wie pani, 5 lat temu zmarł mój mąż. Mieszkam sama tylko z kotkami. Ja całym swoim serduszkiem apoteozuję ludzi, którzy mają taką nieodpartą potrzebę dzielenia się z nowo poznanymi ludźmi swoimi problemami. Dzień dobry, pani się tu właśnie wprowadziła? Tak, przed chwilą przyniosłam pani ciasto. Naprawdę, nie trzeba. Mam raka odbytu. Bardzo mi przykro. A mój mąż zmarł 5 lat temu. Pijany kierowca go zabił. Synuś, chodź, no opowiesz pani, co tacie zrobiłeś. To jest świetne osiedle. Ale ładnie się tu pani urządziła. Ale nie mieszka pani chyba tu sama, co? No, chwilowo mieszkam sama. A ja myślałam, że jakimś młodym przyjacielem. Nie, na razie nie. Ale nie jest pani jedną z tych kobiet, co to nie interesują się mężczyznami, co? Jestem, mogła pani przynieść pierogi. Co to jest za przesłuchanie? Jako lesbijka? Jestem w związku z kobietą, więc... Jako lesbijka żądam zaprzestania obyczajowej inwigilacji. Niech se pani w pizdę te rodzynki wsadzi. Wie pani, ale chyba nie zamierza pani być całe życie sama.
Jest pani taka młoda, tyle przed panią przecież jeszcze. Na razie mam dosyć mężczyzn. Pewnie panią któryś bardzo zranił. Ale prosiłam, nie chcę rozmawiać na ten temat. Na pewno zdradził i to jeszcze z młodszą. Ale wie pani co, drąży pani temat, na którym prosiłam, żebyśmy nie rozmawiały. Wie pani co? Tylko niech pani za długo nie rozpacza. Halo, dzień dobry. Chciałbym zamówić dużą pepperoni. Mhm. I może macie eutanazję? Kilka dni później Patrycja została już pełnoprawnym członkiem wspólnoty. Obejmuje więc obowiązki. Już w pierwszym tygodniu przypada jej kolej na mycie klatki schodowej. Dzień dobry, panie Mikołajczyk. A, dzień dobry, panie Tomasik. Ale pani powinna. Nie idę pani dzisiaj do pracy? Oczywiście, że idę. Tylko pomyślałam, że najpierw może umyję schody. Tak, mycie schodów nie jest moim ulubionym zajęciem, ale wszyscy korzystamy, kiedy jest czysto. Tak, tak. Właśnie jeszcze nigdy nie mieszkałam w takiej klatce, żeby było tak posprzątane. A w ogóle wszyscy tutaj mili i życzliwi. Bardzo pilnie zwracamy uwagę, kto tutaj się wprowadza. My jesteśmy tacy mili i życzliwi, bo bardzo dobrze znamy taki słynny angielski idiom. A friend in need is a friend in the... Tick, 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 tick. How many ticks is that? A lot. Halo, to ja, wasz Andrew. Friend in need is a friend indeed. Miłego dnia. I, dziękuję. Proszę zmyć w piwnicy. Tydzień później. Chociaż Patrycja początkowo była dość sceptyczna, zadomowiła się już w nowym miejscu i zaprzyjaźnia się ze swoją rówieśniczką Julitą Kwiecień, która mieszka w tym samym domu. Opowiadaj lepiej, jak ci się tutaj podoba. No wiesz co, w sumie naprawdę fajnie, spodziewałam się. Wszyscy są tutaj tacy mili, no i w ogóle tak tutaj jest wszystko w porządku. No, ludzie tutaj są naprawdę bardzo mili i przy okazji pomocni. No, początkowo nie wiedziałam, co mam o tym myśleć. Jak wchodzę do mieszkania, tam wszyscy sąsiedzi, składają mi meble, pomagają mi przy przeprowadzce. Tylko, że wiesz, no nie ma osoby w tym bloku, która nie wie, jak wygląda moja bielizna. To prawda, pan płóciennik naprawdę potrafi troszkę przesadzić, a kiedyś wyjechałam na wakacje, poprosiłam go, aby podał mi kwiaty. Wracam tutaj, mieszkanie praktycznie jak po remoncie, wiesz, ściany odmalowane, szafki poskładane. I to się nazywa friend in D. Ja muszę sąsiada prosić, żeby nie podlewał nam kwiatów, bo od stężenia harnasi w jego moczu piwonie zrozumiały etymologię swojej nazwy. Ale pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć, jest, wiesz, łatwiej przejść przez trudne sprawy razem. No, dzięki za pomoc. Już jedna sąsiadka też mi oferowała pomoc, bodajże pani Łukasik. A nie Tomasik? Nie, nie. A, Tomasik, tak, masz rację. Tomasik, dokładnie. O, ten Tomasik. Zostaw moje piwonie. Następnego dnia były partner Patrycji, Sebastian, przynosi jeszcze kilka jej rzeczy, które zostały u niego w mieszkaniu. Cześć, Patrycja, mogę wejść? Lepiej, żeby nie. Ktoś tutaj jest? Nie, nie ma nikogo. Nawet jakby był, to nie jest twoja sprawa. A, to tak to wygląda. To są te twoje rzeczy do zrobienia. No nie wiedziałem, że gostujesz w starszych mężczyznach. Zaletą starszych jest to, że oni nie potrzebują jednocześnie dwóch przyjaciółek. Ale jeżeli ja przeszkadzam, to ja mogę... Nie, nie, proszę, proszę. Ten pan już sobie idzie. Proszę, coś potrzeba? Chciałem z tobą porozmawiać na temat sprzątania, zamiatania tych innych spraw. Oto proszę, przyniosłem ci grafik na następny miesiąc. Mhm. Ale czegoś tu nie rozumiem. Sprzątam w przyszłym tygodniu i w następnym, a przecież tym sprzątałam. To jest właśnie ta część... Endek. Yes. Wolałabym wysłać wszystkie klatki na całym świecie, niż do ciebie wrócić, a tym bardziej z tobą zamieszkać. Także proszę, wyjdź już, tak? Najpierw Sebastian, którego nie miałam ochoty widzieć, potem płóciennik z planem sprzątania. Szłam tego dosyć. Powiedz to rosyjskim influencerom, którzy jeszcze nie tak dawno temu zapytani, co by robili w życiu, gdyby ktoś im wyłączył YouTube'a i Instagrama, odpowiadali prześmiewczo, poszedłbym pracować w McDonaldzie. Gdy 31-latka zmęczona wraca wieczorem z pracy do domu, ostatkiem sił ustawia kontener na śmieci przed domem. Na klatce przed jej drzwiami czeka już jednak na nią sąsiad, Piotr Szulik.
Ja tylko chciałem powiedzieć i pani przypomnieć, że w tym tygodniu jest pani kolej, jeśli chodzi o sprzątanie wycieraczek. No chyba pan sobie żartuje. No naprawdę, sprzątamy wycieraczki raz w tygodniu. U pani Nowickiej na górze jest pełno sierści na wycieraczce. I nieładnie to wygląda. Nieładnie to pan będzie wyglądał, jak się pani Patrycja wreszcie wkurzy i podłączy akumulator do pana Indida. To był ostatni, obiecuję. Życzę udanego weekendu. Wzajemnie. Pani Michalczyk. Dobrze, że pani widzi. Mam pytanko. Proszę. Jutro ja i mój mąż mamy rocznicę ślubu i chcielibyśmy wyjść. Czy mogłaby pani przypilnować nasze dzieci? Podręczniki do survivalu jednoznacznie wskazują, że w takiej sytuacji odpowiedź powinna brzmieć mniej więcej tak. Oczywiście, że mogę przypilnować pani dzieci. Pobawią się z Rexem. Ma pani psa? Nie, chłopa poszukiwanego pod pseudonimem Rex the Rapist. I masz namolnych sąsiadów z banieczki, proszę. Wrócimy po pomocy. Dziękuję. Proszę. A jeszcze jedno. Jeszcze, wie pani co, przypomniało mi się, bo wyjeżdżam dzisiaj wieczorem. Tak? Chciałbym, żeby pani podała mi kwiatki. Tomasik, chcesz harnasia? Dziękuję. Pani Patrycio, dobrze, że panią widzę. Co znowu? Czy mogłaby pani ze mną pojechać z moją cytrynką kotką do weterynarza? Czego coś zjadła i cały Boży dzień wymiotuje na swoim posłaniu. Może za bardzo bawiła się z Rexem? Żartuję! Tak naprawdę ten Rex to pies. Na baby. Nieprzytomne. Boże, już mam tego dosyć. Odkąd tu się wprowadziłam, cały czas ode mnie coś chce. A teraz jeszcze z tym durnym kotem do weterynarza muszę jechać. Już mam tego dosyć. Ale dobra, pomogli mi przeprowadzce. Może znowu się kiedyś zrewanżują. Dwa dni później Patrycja jest wykończona ciągłymi pracami na rzecz swoich sąsiadów. Cieszy się z wolnego dnia, ponieważ nawet podczas weekendu nie ma spokoju. Dobry, co znowu pani ode mnie chce? Ja, wie pani, przyszłam pożyczyć filiżankę cukru. A wróci pani z pizdą pod okiem. Lepszy wróbel w garści niż friend in dick. Musiałem, to się samo maciorowało. Prosiło. 31-latka nie chce wracać natychmiast do domu. Postanawia jeszcze zrobić zakupy. Patrycja? O, Sebastian, sorry, nie zauważyłam cię. Co ty tutaj robisz? Ach, przyszłam po chleb i pomidorka, bo nie mam drobnych. Patrycja, naprawdę bardzo mi ciebie brakuje. Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. 1000 razy ci powtarzałem, że to była najgłupsza rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Chciałbym go jakoś naprawić. Spotkajmy się na kawę. Nie, raczej nie. Nie? A ja taki wypachniony? 98? Następnego dnia 31-latka wciąż jest zła na byłego partnera. Żeby nie myśleć o spotkaniu w supermarkecie, Patrycja zajęła się pracami domowymi. O nie, ciebie to już nie chcę widzieć. Patrycja, proszę, posłuchaj mnie przynajmniej. Będziesz śpiewał coś romans? Powiedziałam, odejdź, spieprzaj stąd! No nie, to nie. Powiedziałam, nie chcę cię... Nie w porę ci chodzę? Dobry. Nie, spodziewam się. Przyniosłem wiadereczko i akcesoria. O, widzę, że rękawiczki już pani ma, proszę. Ale po co mi to? Jak to po co? Dzisiaj pani kolej na polerowanie samochodów. My tutaj tak robimy. O, nie będę polerowała czyichś samochodów. Nie mam czasu i ochoty na swój, a tym bardziej nie będę polerowała komuś. Ale proszę panią, to się nazywa solidarność. My tutaj między sąsiadami pomagamy sobie. Tego się nie wymawia solidarność, tylko komuna. Wcisnął pan złe przyciski w DeLoreanie doktora Browna. Wiesz co, tak myślę. Mhm. Ja źle zrobiłam, że ja odmówiłam panu Tomasikowi polerowania tych samochodów, bo mam wrażenie, że bardzo źle na mnie zareagował i od tamtej pory dzieją jak się dziwne rzeczy, a odniosłam wrażenie, że mi groził. Mówił, że niby się coś wszystko ma skończyć, co było dobre, nie wiem. Nie sądzę, przesadzasz, to jest naprawdę bardzo miły i dobry człowiek. No ja na początku też tak myślałam, no ale potem zaczęło się to wszystko dziać. No ale co dziać? No, wylana śmietana pod drzwiami na wycieraczkę jakaś śmierdząca. To nie była śmietana. No a potem ta akcja z tym praniem. Przecież powiesiłam pranie, na pewno zapiłam je klamerkami, no a jednak jak przyszłam, leżało w błocie. No i musiałam prać jeszcze raz. To nie było błoto. To znaczy, właściwie było, jako eufemizm od bąka, który się nieoczekiwanie zmaterializował. Smacznego, smacznego! Gdy zestresowana fizjoterapeutka wieczorem wraca do domu, przeżywa kolejną nieprzyjemną niespodziankę. Ciepłej wody w dalszym ciągu nie ma, a klucz do pralni nagle nie pasuje. Odnoszę dziwne wrażenie, że Patrycja wprowadziła się do tego domu, w którym mieszkała Mia Farrow w Dziecko Rosemary. I pewnego dnia z jej pochwy wypełznie sam antychryst. You can brush my hair and dress me.
Weź, odpocznij, na pewno wszystko się wyjaśni. No ale nie wydaje się to dziwne, że te wszystkie rzeczy dzieją się właśnie wtedy, jak odmówiłam mycia tych cholernych samochodów. Dziewczyno, no ty chyba za dużo filmów oglądasz. Dlaczego ci wszyscy ludzie mieliby ci robić na złość? Nie jesteś przecież pępkiem świata. Patrycja podjęła decyzję. Nie chce poddać się zaborczym sąsiadom. 31-latka uważa, że racja jest po jej stronie i nie chce być zobowiązywana do dodatkowych prac. Wygląda na to jednak, że mieszkańcy są zdolni do wszystkiego. Boże, a co tu się stało? Wszystko zalane! Jezus, laptop cały mokry! Może oglądał moje filmy i się popłakał ze współczucia, jak głupi jestem, to co z tym błotem? A tak bardziej serio... A o co chodzi z tymi sąsiadami? Jeszcze brakuje, żeby pan płóciennik przyszedł do Patrycji z uśmiechem na gębie i chujem na wierzchu i stwierdził, że teraz należy wypolerować berło. What the fuck? To niemożliwe, żeby nie zamknęła okna. Na 100% ktoś był w moim mieszkaniu. Jedyną osobą, która ma do niego klucz, jest pan płóciennik. Panie Mikołajczyk, co się stało? Czy mogę pomóc? Już mi pan pomógł. Był pan w moim domu, jak mnie nie było. Chciałem pani przygotować wuzetkę i potrzebowałem śmietany. Wściekła i bliska łez 31-latka następnego dnia w sklepie kupiła produkt, który ma jej pomóc zmniejszyć zniszczenia paneli podłogowych. Przed drzwiami do mieszkania czeka na nią jakiś obcy mężczyzna. Przepraszam, a pan do mnie? To zależy. Panie Mikołajczyk? Tak, to ja. No to więc jestem do pani i pani sprawnych rączek. A przepraszam, byliśmy umówieni? No chętnie bym się umówił, ale niestety nie mogłem się dodzwonić do pani. Znalazłem adres w ogłoszeniu, to przyjechałem. Ale jakie ogłoszenie? To była jakaś pomyłka. No w gazecie pani napisała, że masuje, więc jestem klientem i chcę, wie pani, jakiś masaż całego ciała czy coś. Ja wprawdzie jestem fizjoterapeutką, ale... Fizjoterapeutką? No okej, niech pani nazywa jak pani to chce. Głównie, żeby był, wie pani, happy end. Nie, to jest jakaś przesada. Do Chyba widzenia. Pani sobie żartuje. Witam, ja przyszedłem. Tylko niech pan nie mówi, że na masaż. Nie! Pojeździć gołą dupą po dywanie. Rex to uwielbia. Ja jestem poważną fizjoterapeutką. Ja żadnych takich rzeczy nie robię. Co takiego? Ja przyszedłem na masaż. Relaksacyjny. Erotyczny. Proszę. Co tutaj jest napisane? Proszę pokazać. Ten pan musi być bardzo zdeterminowany, bo... znalazł panią Patrycję, dysponując jej... 8-cyfrowym numerem telefonu. Jakże dokładnym adresem, ulica Pierwiosnkowa, koniec. Zrozpaczona 31-latka koniecznie musi z kimś porozmawiać. Jeszcze raz chce spróbować porozmawiać z Leną Grabacką, która już podczas jej przeprowadzki próbowała ją ostrzec. Chciałabym złożyć wymówienie na to mieszkanie, ale jest tam jakiś cholerny zapis i nie mogę tego zrobić. Jak to się udało pani przyjaciółce? Oglądała pani taki film... Rocky Balboa? Nie, Thelma i Louise. Rozczarowana rozmową z Leną, Patrycja postanawia jednak walczyć. Nie chce pozwolić na dalsze szykany ze strony mieszkańców domu i udaje się po radę do adwokata. Tu jest wyraźnie napisane 2 lata. Więc co to dla mnie oznacza? To, że jest pani związana z tym lokalem przez 4 lata. To, że jest pani związana z tym lokalem przez 2 lata. Między innymi dlatego studiowałem kierunek humanistyczny, bo tam wystarczy... lubić narkotyki. A naprawdę trzeba. Mam zamiar założyć kamerkę na moich drzwiach, na wianku i będę widziała, jak pan płóciennik grzebie w moim zamku. Mało tego, mam nadzieję, że dorwę tego, co wyrzuca śmieci pod moimi drzwiami. Nagram to, pokażę mu i pójdę z nim na policję. Ty mówisz poważnie. Gdybym mówiła poważnie, to bym powiedziała, że cygański tryb życia wreszcie się do czegoś przydał, bo skurwesyny buchnęły ruskim czołg. Gdybym mówiła poważnie. Jednak plan okazał się wielkim rozczarowaniem. Od kiedy została zainstalowana kamera, wszystkie złośliwości ustały. A mówiła pani komuś o tej kamerze? Nie, nikomu nie mówiłam. No to znaczy Julicie. Ale przyjaźnimy się cały czas, więc nie mogła mieć z tym nic wspólnego. Jak długo pani właściwie ją zna? No odkąd tu mieszkam, a czemu pani pyta? Przecież ona też ma profity z tego, że pani wszystko robi w budynku. No, kurczę, w sumie ani sekundy nie pomyślałam, że Julita mogłaby coś z tego mieć. Myśli pani, że mogła powiedzieć o tej kamerze sąsiadom? Julita? Ta stereotypowo rudowredna, dwulicowa konfitura? Nigdy! Nie wiem, ale łatwo to sprawdzić. No niby ja. Niech jej pani po prostu powie, że zdjęła pani kamerę. W rzeczywistości wszystko zostanie na miejscu. Wtedy przekona się pani, czy mieszkańcy nagle poczują się bezpiecznie,
I czy nagle z powrotem będą robić złośliwości? One eternity later. Pan Piotr wysypał mi śmieci pod drzwiami, pan Grzegorz majsterkował przy zamku, pewnie chciał, żeby do domu nie weszła. Także teraz dowodu już mam dużo. Rozmawiałam ze swoją koleżanką, która tu wcześniej mieszkała. Zgodziła się zeznawać. Ojej, tak bardzo się cieszę. To teraz będzie miał na pewno większe szanse. Mam świadomość, że to nie będzie bułka z masłem. No co, dzisiaj sobie zaszalałem. To nie jest masło. Patrycja zebrała się na odwagę i jeszcze tego samego wieczoru idzie do Julity. Nie zastaje jej w mieszkaniu, ale na szczęście spotyka ją na korytarzu. O, właśnie cię szukałam. Dobrze, że cię widzę. No, cześć Patrycja, mogę ci jakoś pomóc? Nie, tu już wystarczająco dużo dla mnie zrobiłaś. Mam dla ciebie prezent, proszę. Dziękuję ci bardzo, za co to? No wiesz, zawsze mogę na ciebie liczyć, byłaś mi pomocna. W środku jest wibrator i mapa. Chuj jej w dupę i niech wypierdala. Ale co to kurwa ma być w ogóle? Co ty sobie wyobrażasz? Co to jest? Wredna żmija, taka jak ty. Idealnie do siebie pasujecie. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie trudnych spraw. A dzięki temu odcinkowi wiemy coś, co cały świat widzi na własne oczy. Niektórzy sąsiedzi to wredne chuje. But I ain't gonna live forever. Ogłoszenia. Parafialne. Kochani, już lada dzień na kanale Komputronik TV pojawi się drugi odcinek mojej nowej serii Technostalgiczne Podróże. Link do pierwszego zostawiam wam w opisie. To wyścigi wielkich buldożerów, ciężarówek. Uwaga! 3, 2, 1, start! No i to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buja. I masz namolnych sąsiadów z banieczki! Proszę! A, o.